Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nabi. A w zasadzie witam was na moim nowym kanale i w mojej nowej... witam was na moim nowym kanale, raczkujmy z Nabim. I witam was w nowej serii, która będzie nosiła nazwę... Warhammer Online. Będziemy grali w MMORPG Warhammer Online Age of Reckoning. Problem polega na tym, że to nie jest oryginalny serwer. I raczej nikt już nie pogra na oryginalnym serwerze, bo już takowych nie ma. Twórcy Warhammera Online zdjęli ostatni serwer jakieś półtorej roku temu? Czy dwa? I to jest serwer prywatny stworzony przez naprawdę fanów tej gry. Nazywa się Return of the Reckoning. To jest... Wystarczy wpisać sobie Warhammer Online Private Server, żeby znalazło wam ten odnośnik do tej strony w jednej chwili. Ale zacznijmy od tego, co my tutaj mamy. Tak, dzisiaj będzie bardzo merytoryczny filmik. Dobra, zaczniemy od podstaw. Jakie mamy, jakie nam prezentuje gra? Ustawienia. Bardzo najebali tutaj wszystkiego, co się dało. Always auto loot, statistic, action bar. No dobra, macie tutaj wszystko napisane. Wszystko, co jest potrzebne, zaznaczacie, czy chcecie, czy nie chcecie. Wiadomo. Ustawienia. Możecie sobie skustomizować, tutaj ustawić sobie full screen albo w oknie, jak kto woli. Ja sobie tu ustawiłem odpowiednio, żeby mieć 16:9, bo niekoniecznie chcę mi nagrywać w 16:10. A później mam problemy na YouTubie, żeby to wprowadzić. Nieważne. Dźwięk, czat. Tutaj wiadomo, wszystko jest napisane. Oczywiście trzeba znać angielski. Jak nie znacie angielskiego, możecie mieć problem. Targeting. No, pokazuje targety, twoje imię, imię targetu. Bardzo podobnie jak w World of Warcraft. Credits, czyli napisy, cinematics. Playing the cinematics will open a website. No, nie chcę. Servers. No, serwery to jest ten, którym aktualnie jesteśmy. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak zainstalować całą grę, żeby wam chodziła, naprawdę trzeba troszeczkę angielskiego, wejść na ich stronę, Return of the Reckoning i robić wszystko to, co wam piszą. To nie jest trudne, to jest banalnie proste. Kiedyś było problem, bo tutaj trzeba było jakieś kody zmieniać, tutaj trzeba było zmieniać coś w plikach. Teraz już tego nie trzeba, to wystarczy ściągnąć, zainstalować, zainstalować jeszcze launcher, wszycho. Ale zacznijmy od tego, co my tutaj możemy zrobić. No, jesteśmy w opcji wybierania sobie postaci. No, i co my tu mamy? Na razie mamy jakieś... czerwone punkciki z... nie wiadomo z czym. Fajnie to wygląda. W ogóle, kurczę, nie pamiętam, co to jest za znaczek. Bo tutaj są ząbki, tu jest twarz, w ogóle czaszka. O, dobra, nieważne. Zakładam, że to jest wszystko. Dobra, co my mamy do wyboru? Mamy... postaci sprzymierza, no i mamy postaci destrukcji, destruction. Ruthless and cruel, the malevolent legion of the force of destruction. Wage bloody war against all that defy them. They are relentless in their pursuit of the one prize that matter more than orders, domination of the world. Okay, so, on the left we have Dwarves, the Empire, High Elves, on the right side Dark Elves, Chaos, Green Screens. But we will return to the Polish version, where we have Dwarves, which means krasnoludy. Mamy tutaj do czynienia z krasnoludami, z ludźmi Imperium, magami, wysokimi elfami. A po drugiej stronie, czyli po stronie, jakby powiedzieć, chaosu, ale też nie do końca. Po stronie tych ludzi ludów destrukcji mamy mroczne elfy, chaos, jak sam zwał, oraz green screens, zielonoskórych, innymi słowy, gobliny, orkowie, te sprawy. Dobra, zobaczmy, co oferują nam każde z tych przedstawionych klas. Ten odcineczek będzie dosyć długi,
A nie powinniśmy się z tym specjalnie martwić. Dobrze, mamy krasnoludy. Wiadomo, krasnoludy to jest moja ulubiona nacja, więc nie zdziwcie się, jak będę grać tylko krasnoludami. Ale dla was zrobię mały wyjąteczek. Mamy Ironbreaker. To jest takie... Mamy napisane nawet, kto to jest. Mamy typical tank. Typowy tank. Walczy, przyjmuje na siebie obrażenia. Odbiera to na klatę. Jest okej. Kapłan Rune. To jest typowy healer, buffer, osoba stojąca z tyłu, pomagająca drużynie. Strasznie mi się podobają te wszystkie runy, chociaż mimo to, iż mam ustawione na najwyższe, to i tak one są strasznie słabo widoczne. Będę musiał sprawdzić, czy na pewno. Dobra. Slayer. Zabójca. Tak w zasadzie powinien być Troll Slayer albo Demon Giant. Dobra, tak czy siak. Zabójców było wielu. Akurat w tej kwestii to ja bym mógł się rozgadywać cały dzień, całą noc, bo zabójcy troli to jest moja ulubiona nacja. W zasadzie grupa odszczepieńców krasnoludzkich, która została pozbawiona honoru ze względu na swoje dawne, dawne czyny, lub które zostały spowodowane umyślnie bądź nie. No i teraz szukają śmierci z potworem, przeciwnikiem o wiele, wiele, wiele większym i silniejszym, albo o wiele bardziej liczebnym. Wtedy, jeżeli zginą w walce, odzyskują honor. Jeżeli ktoś to widział, jest w stanie to zapisać, to tym bardziej dla nich to jest famous. Natomiast zostać zabójcą troli to było, kurde, największe ścierwo, jakie można było przeżyć, będąc krasnoludem. Dlaczego? No, jesteśmy pozbawieni honoru, to po pierwsze. A dla krasnoluda honor jest ważniejszy niekiedy nawet bardziej niż złoto. Ta krasnoludy i złoto. Ale honor ważniejszy, mimo wszystko. O co więcej, mimo że nie mamy to, że nie mamy honoru, spowoduje to, że nikt nie będzie nas tolerował w rodzinnym mieście, ani na żadnym innym mieście krasnoludzkim. Dlatego zabójcy troli tułają się po całym imperium, nie tylko szukając przeciwników, są głównie troli, żeby ich pokonać. Jeżeli taki zabójca zabije trola i ogólnie troll okazuje się niegodnym przeciwnikiem, szukają dalej. Później mogą być giganty. Jeżeli nie giganty, demony. Jeżeli nie demony, smoki. Jeżeli nie smoki, to kurde, już nawet nie wiem co. Polecam sagę o Feliksie i Gotreku. Zabójcy troli. Książek jest bodajże 12. Każda nosi tytuł zabójca i teraz dopisek czegoś tam. Najpierw mamy zabójcę troli, potem skavenów, potem mamy demonów, bestii. Nie, smoków, bestii, demonów. Albo jakoś na... Nie wiem, tak się nie pamiętam. Mogę zmienić płeć? Nie. Krasnoludom mogę zmienić płeć. Ale zabójcy... Ej! Jaka beka? Dopiero teraz zauważyłem, zabójca troli nie może być kobietą. Bullshit. Dobra, tak czy siak, Troll Slayer jest typowym melee DPS-em, który atakuje z broni dwuręcznej lub jednoręcznej, w zależności od tego, co sobie później wybierzemy, i zadaje dużą ilość obrażeń. Engineer Range DPS. No, wiadomo, o co chodzi. Buduje sobie mechaniczne golemy, które na kury bardzo mocno biją i wygrywają całą walkę. On sam po prostu używa broni strzeleckiej, jak tutaj widzimy. Na plecach mamy flintę. Albo jak to się nazywało? Krasnoludzkie... Jezus, nie słowo... Ja nie pamiętam. Dobra, tak czy siak, nie pamiętam, o co chodzi. Tak czy siak, mamy zasięgowego DPS-a. Patrzmy dalej. Kogo mamy w Imperium? Imperium bardziej przedstawia się jako ludzie. Typowi ludzie. Witch Hunter. Innymi słowy... Łowca wiedźm. Tak, coś a la... Coś, co już dobrze, bardzo dobrze poznaliśmy w świecie Wiedźmina Trójki, gdzie łowcy wiedźmy byli bardzo, bardzo popularni w Nowigradzie. Ale mnie ugryzło coś w girę. Okej. No i to mamy bardzo podobnie, tylko wszystko inaczej się nazywa. Ma też inne specjalizacje. Infiltration and Accusation. To tak kwestia tego, że ta postać jest dobra i w walce melee, rapierem i w walce bronią. Chyba Yuri by w tym momencie pozdrawiał, bo to chyba była jego ulubiona postać. Co mamy dalej?
Bright Wizard. No to jest chyba mag ognia z tego co widzę, bo jestem głupi. Walczący na odległość, głównie posługujący się spellami i magią. Wiadomo o co chodzi. Healer, War Priest. mi się wydaje, że mimo wszystko mogło być ta postać trochę inna, bo wydaje mi się, że mógłby być to nawet DPS. Można chyba to rozwinąć bardziej. Kurczę, jeżeli Yuri będzie to oglądał, bardzo byłbym wdzięczny za jakikolwiek komentarz, który mnie poprawi, bo tego pewnie będzie sporo. Nie jestem mega obeznany w świecie Warhammera, ale mimo wszystko coś tam wiem. Sigmaretci... Jezu, gubię się słowami. Kapłani Sigmara głównie nosili takie młoty, nosili właśnie się w ten sposób. Czy oni w walce byli healerami? No trudno powiedzieć. Mi się bardziej wydawało, że to byli właśnie tacy nakurzacze w imię właśnie Sigmara. Dobra, dalej. Knight of Blazing Sun. No to mamy kolejnego tanka. Jak widzicie, wszystko się powtarza, więc nie ma sensu ciągle opowiadać, co oni robią, bo wiadomo, do czego co służy. Wysokie elfy. Teraz ludzie pewnie mnie znienawidzą, którzy są fanami elfów. Nie cierpię elfów. Nie lubię elfów. Małe, swetlane pokraki. Dobrze. Mężczyźni, wróćmy do kobiet. Ładnie się na to mimo wszystko patrzy. Archmage. Arcymag, który jest healerem. Okej. Okay. Nieważne. Tank. Nieważne. Range DPS. Z nożem. No. Archetyp. No wiadomo, o co chodzi. I melee DPS. Ja mam obawę, że ja sam bym nie byłbym w stanie tego unieść, ale nieważne. No, tak czy siak pokazuje, co tu mamy do obejrzenia. A po drugiej stronie, po stronie zła, Dark Elves, mroczne elfy. Jak zwykle, Witch Elf, Sorcerers, Blood God, The Supply of Cain. O kurczę, tego nie kojarzę. No tak czy siak wiadomo, healer, tank, range i melee. DPS. Przejdźmy do chaosu. Kurczę, nie mogę na to kliknąć, szkoda. No i to już wszystko wygląda jakby trochę bardziej chamsko i mrocznie. Mamy wybrańców. O kurde. Bez zbroi wyglądają dziwacznie. O, czy to ma znak Korna? Czy ogólnie chaos? Wow. O, również posługujący się tatuażami. Marderzy. Magus. Wiadomo. Range DPS. I Zelot. Kurczę. Chciałem nim pograć, ale tak widzę, że bez maski, bez niczego to wygląda strasznie kiepsko. Ale nigdy tym nie grałem. Ale zobaczmy. Po prostu mi się podoba wizualizacja tej... Greens, greens. Okej, okay, I think we are win. Shaman, healer. Plakork. Chopper, siepacz. Jak wiadomo, grunt to siepacz. Okej, okay, czyli skoro już wiemy, jak tu się przedstawiają Squeak Hard. A Chopper focus on brutally offensive attack. As their berserk build up, they become more and more powerful, but they will eventually start to become more vulnerable as well as fatigue take its troll. It's tall. Never mind. Okej. Mimo wszystko chciałem spróbować zagrać kultystą, zelotem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Lecimy dalej. Co sobie możemy ustawić? Jakieś mroczne imię? Triple. Ripple. Bardzo mroczne, bardzo. Jezus. Dobra. Zacznijmy od początku. Ile mamy twarzy? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, piętnasta, 16 twarzy. Czyli jest w czym wybierać mimo wszystko. Wygląda to paskudnie? Tak, wygląda paskudnie. Może być. Tatuaże. To jest chyba tatuaż z Cincha. Gdzie masz tatuaż? Wszystko to cinch? A nie. Chaos? Nie, to nie jest chaos, tylko Korn. Dobrze mówię? Co to
Dobra, lecimy dalej. Cinched. Jezus Maria, jestem taki głupi, że zapominam, czy to jest chaos, czy to już jest Korn. Chociaż Cinch mi się bardzo podobał. What the fuck? Oh yeah, to może być ciekawe. Dużo fajnych tatuaży tutaj mają, widzę. Zero. Chociaż, ten jest fajny. Tatu numer jeden. I ewentualnie tatu numer dwa. Nie, jedynka mi się podoba fajnie. Nie. To wygląda mimo wszystko ciekawie. O kurwa. Coś się skrzaczyło. O Jezu. Wygląda trochę jak nieumarli. Z Chwowa. Co to jest? Jakiś pseudo-irokaz? Nie, w sumie może być. Taki psycho. Broda! Kurde. Nie, bez przesady. Chyba ta broda się schrzaniła, ale dobra. Nieważne. Her. Czarne. Tan. Biały. Celtic. Dark grey, yellow, green, blue. Sky blue, yellow, brown. Mustard black, white, dark grey. O Jezu, green. Blue. Yellow, green, dark grey. Może być. Pokaż mi tutaj te oczy. Zajebiste. Podobają mi się te oczy. Kolor tatuaży. Wróćmy do tamtych. Lubię tam. Turkus. Tak? Co? Cinch blue. Zajebiście. Dobra. No to mamy postać. Więc tak to mniej więcej wygląda. Done. I zaraz dowiemy się, gdzie wystartujemy. Ale wydaje mi się, że to będzie w następnym odcinku, dlatego trzymajcie się, do zobaczenia, cześć i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje na tym serwerze. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Norska. O kurwa, tam zaczniemy. Będziecie ciekawie.